Jak jedziemy na narty bądź snowboard w góry, musimy liczyć się z tym, że może zdarzyć nam się coś nieprzyjemnego. Zazwyczaj koszty zdrowotne łączą się również z kosztami finansowymi. Jeśli uprawiamy sporty zimowe w Polsce, większość usług służby medycznej dostępna jest w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Nawet jeśli jest potrzeba skorzystania z helikoptera podczas akcji ratunkowej, to wszystko jest finansowane z funduszów państwowych. Za granicą jest wręcz odwrotnie. Większość usług medycznych, nawet dostępnych w ramach publicznej służby zdrowia za granicą, jest na przykład współpłacona przez pacjenta. Za większość usług medycznych będziemy musieli zapłacić. Od tego uchroni nas ubezpieczenie turystyczne. W ramach ubezpieczenia turystycznego za granicą możemy zabezpieczyć się przed wszelkimi kosztami. Oprócz kosztów leczenia w razie wypadku, przede wszystkim ubezpieczenie może pokryć koszty ratownictwa i poszukiwania, jeśli stanie nam się coś złego na stoku. Koszt przelotu helikoptera ze stoku do placówki medycznej może sięgnąć nawet kilku tysięcy euro. To wszystko, gdy nie posiadamy ubezpieczenia turystycznego, musimy pokryć z własnej kieszeni.